Urodziłem się w Gliwicach, ale od 10 lat mieszkam na wiosce w Błyszowie. No i codziennie trzeba jednak dojeżdżać do tych Gliwic i trenować tutaj. Mój pierwszy trening właśnie przyprowadził mnie tata tutaj do Gliwic, na Sokoła. Miałem trening z trenerem Szumskim. No jak to się zaczęło? No już od małego biegałem z piłką, cały czas miałem ją przy nodze, cały czas goniłem tatę, żeby ze mną poszedł na boisko, żeby ze mną poszedł pograć. A jak już zostałem zapisany właśnie tutaj do Piasta, to zostałem tutaj. Jestem wychowankiem i od 7 roku życia jestem do tej pory tutaj w Gliwicach. Pierwszy mecz, z którego byłem tutaj najbardziej zadowolony, to wydaje mi się, że był to mecz ze Śląskiem Wrocław, bo to była pierwsza bramka strzelona tutaj w Ekstraklasie przy własnej publiczności i myślę, że to była fajna bramka, bo Kuba Wrąbel, mój dobry kolega z kadry, piąskował piłkę za pole karne i udało mi się strzelić właśnie z pierwszej piłki z dystansu, więc myślę, że to był ten taki fajny moment. Gdy miałem 17 lat, to tutaj w drużynie był Radosław Muraski i to zawsze on właśnie wyciągał mi pomocną dłoń, więc zawsze gdy był jakiś problem, to mogłem skierować się do niego, na pewno porozmawiać na różne tematy, jak coś mnie gryzło, to też uderzałem do niego, bo myślę, że był tutaj ważną postacią tutaj w Gliwicach, można było na nim polegać, a też wiedziałem, że jak pójdę z czymś do niego, to zatrzyma to dla siebie i będzie starał mi się pomóc. Myślę, że na kadrze mam takie bardziej zadania defensywne, asekuracja prawej czy lewej strony, gdy chłopaki włączą się i myślę, że muszę być cały czas w tej centralnej strefie i asekurować boki i również być cały czas przed obrońcami i tworzyć z nimi trójkąt. No i być taką typową szóstką, która asekuruje, jest mocna w doskoku, mocna w defensywie i też rozprowadza akcję do przodu. No i myślę, że ja obserwuję Xavi Hernandez, czy Andrej Iniesta, czy Sergio Busquets, bo myślę, że to są najlepsi rozgrywający pomocnicy na świecie. Tak? Xavi, no dlaczego jest uznawany za najlepszego pomocnika świata? No bo wie, co zrobić z piłką już tak naprawdę, zanim ta piłka do niego dotrze i myślę, że to jest też bardzo fajna rzecz, z którą można od niego podpatrywać. Myślę, że też taką małą odskocznią jest to, że czasami pójdę sobie do taty do warsztatu, bo jest stolarzem i składa meble, więc na pewno fajnie też popatrzeć, jak on to robi i na pewno czasami, jeżeli jest potrzebna mu pomoc, no to staram mu się pomóc, nawet przycinać jakieś płyty i to jest taka mała odskocznia, bo uważam, że tata robi fajne rzeczy, więc warto na to popatrzeć. Wspomnienia na pewno mam jako junior, bo przychodziliśmy tutaj na mecze Ekstraklasy i podawaliśmy piłki, było nas 10 czy 12 i na pewno mogliśmy też się przyjrzeć tym starszym kolegom i pomyśleć w tej głowie, że na pewno chciałbym znaleźć się w tym miejscu, gdzie oni teraz są. Jeżeli chodziłem na mecze, to zazwyczaj tutaj na sektor B, bo też był lepszy widok, a też fajnie jest podpatrywać takie mecze, bo z góry na pewno to lepiej widać i tak jak kiedyś mi się wydawało, że to jednak tak wolno wygląda z góry, to całkiem inaczej jest na boisku. Myślę, że pokora zawsze u mnie była, bo byłem świadomy tego, do czego chcę dążyć i że tylko i wyłącznie ciężka praca mnie czeka i że tylko ciężką pracą dojdę wyżej. No myślę, że najważniejsza jest drużyna i ci nawet, którzy są na trybunach, niekiedy ci, co są na ławce rezerwowych. Uważam, że każdy, co wchodzi, to daje na pewno coś tej drużynie.